Siema widzowie. Tak szczerze, to nawet nie sądziłem, że ten film powstanie. I tu nie chodzi o to, że była kwestia chciało mi się czy nie chciało mi się, tylko bardziej, że no już trochę od tego momentu minęło, nie powiem, że nie. A więc, jak sam tytuł filmu mówi, będę oceniał pierwszy rok jako YouTuber. So, here we go. A więc pierwszym odcinkiem na moim kanale był film z serii Castle Crusher Steve. Jak widać, miniaturka ta sama, więc nic się nie zmieniło. W dodatku miałem wtedy gdzieś tak około 60 subskrypcji, więc wyświetlenia się zgadzają. Następnie był jeszcze drugi odcinek z Castle Crushers i typy graczy Minecraft, z których ogólnie jestem dosyć zadowolony. Zaś pojawiają się jeszcze odcinki z trzech nowych serii u mnie, czyli Brawlhalla, Rec Room i Minecraft z ziomkami. I na tamten okres to był mój najpopularniejszy film na kanale. Zaś można powiedzieć, mamy taką nową erę w historii mojego kanału, gdyż zacząłem robić miniaturki do filmów. I akurat śmiesznie się złożyło, że wtedy zacząłem nagrywać serię z Little Nightmares. Przy czym w dwóch ostatnich odcinkach jeszcze tam z Rekruma to ten pojawiły się te okropne moim zdaniem miniaturki, na które miałem dobry zamysł, ale jak je wykonałem, to wtedy miałem takie. Dużym sukcesem z mojej strony też było w sumie zrobienie tych animacji i jestem z nich zadowolony, bo wtedy też były najpopularniejsze, przeważały pierwszy odcinek Minecraft z rzymkami, więc wow. I uwaga, uwaga, bo nie po dwóch, nie po trzech, aż po 6 miesiącach pojawiły się kolejne odcinki z Castle Crushers. W sensie regularność lepsza od Foxa, więc who gives a fuck? I zaś mamy jeszcze typy graczy Minecraft 2 i ogólnie, jako spoiler mogę wam powiedzieć, pojawi się trzecia część tego. A drugi spoiler to dla tych już, co nie oglądali. Postanowiłem pójść z jakiegoś powodu w fabularność tej serii czy coś ciulwia, ale mam plany do tego takie dużo przyszłościowe. I jeszcze jest taka seria, no i to nie powiem ani No słowa. ja pierdol. Ale Tak anyway, to jeszcze był ten wielki wysyp odcinków z Rec Rooma, który ma swoje uzasadnienie, ale powiem je dopiero za 10 sekund czy ileś. Ale tak na dodatek, to jeszcze tutaj pojawił się odcinek z nowej serii z Minecrafta. No i zaś mamy ten powód, dla którego nagrywałem te odcinki z Rec Rooma. Uwaga, uwaga, bo naprawdę jesteśmy już blisko końca. Te filmy to zarazem koniec, jak i początek czegoś pięknego. Bo nie dość, że skończyła się seria Castle Crusher Steve, to jeszcze zacząłem nową serię Castle Crushers Co-op prowadzoną wraz ze Spring Foxim 8. Uwaga, uwaga, bo nie zgadniecie, jaki był ostatni film, jaki wrzuciłem, zanim minął rok od wrzucenia pierwszego filmu na ten kanał. Uwierzcie mi, sam bym też nie zgadł. Minecraft Build Battle odcinek drugi. Nie przesłyszeliście się, seria, która była popularna na wielu kanałach kilka lat temu. U mnie już nie ma jej od prawie 4 miesięcy na kanale. Ona jest już martwa po prostu. I teraz takie szybkie z mojej strony podsumowanie. Było dobrze, aczkolwiek niektóre momenty były dosyć słabe w historii mojego kanału. Więc nie wiem, takie 7,5 na 10, fair ocena. Ale, to jeszcze nie jest koniec tego filmu, bo mam do was jedną szybką sprawę. Ogólnie to nie wiem, czy wiecie, ale wstawiałem czasami tak od czasu do czasu posty na społeczności, co nie? I w jednym z nich pojawiło się ułamki z animacji o Amandę, więc czy chcecie, żebym dokończył te animacje, czy jak, bo to już od was zależy. Bo ja nie będę robić czegoś, czego wy nie będziecie oglądać. Ja pamiętam, jak ostatnie animacje były tragicznie, przykładowo to Un poco loco meme. Myślę, że to będzie zajebiste, a nie za wszystko winę YouTube'a, bo no. Prawa autorskie. No więc tak w skrócie się zapytam. Chcecie? Robię.
nie chcecie, nie robię. Dziękuję, to jest koniec tego filmu.